Witam. Czekałem rok na Age of History 3 i zostało wreszcie wydane. A ten odcinek jest początkiem nowej serii podbijania całego świata grając jako Polska. No i to właściwie tyle. Już nie będę przedłużał. Zapraszam do oglądania. O kurde. No dobra. W takim razie chyba zaczynam. Losowy scenariusz. A tam jakieś losowy. Stan. Nie na pewno grałem na scenariusz Stanu Zjednoczonych. Tylko chciałem zobaczyć, jak ta funkcja działa. A więc tak. Współczesny świat sobie muszę wybrać. No i zagram Polską, tak jak obiecałem wam. Albo bardziej mówiłem. W sumie tam różnicy nie ma. Już widzę na pewno, że ta populacja jest realistyczna. Chociaż w sumie to większość osób raczej zauważyło. Ustawiania może, no mógł wojna na pewno musi być. Trudności, jakie są trudności? Średnio zaawansowany, legendarny. Aha, czyli takie same jak Bauch 2. Spoko. Czy chcesz, żeby były eventy? Chcę w sumie. Okej, czyli żebym mógł wzywać moich wasali do wojny, to na pewno chcę. Agresywność AI. To wiecie co, ja domyślam 45 tą agresywność. Jeszcze encyklopedia jest, ale ja tego nie potrzebuję chyba. To co, zagram Polską, nie? Graj. Wybierz swoich rywali. Mogę z Niemcami. Co w ogóle zmienia ta opcja? Zaraz to zobaczymy. Chcę ustawić wojska na granicy z Litwą. Chyba nie muszę tłumaczyć czemu. Kurde, fajna jest. Ładnie to wygląda strasznie, ta mapa. Okej, mamy misję. Zaraz się ogarnę, spokojnie. Jak to w ogóle wygląda? Niemcy już mają jakichś swoich rywali. O kurde, ale sigiemka. Znaczy chciałem, zależy kto jaki ma poglądy, ale Łukasz Jakowski dał Krym jako wasal do Ukrainy. No spoko. Tak w sumie pół na pół, jestem trochę przeciętny z tym Krymem. Znaczy przeciętny, po prostu jest to YouTube i nie mogę tutaj wydawać swoich opinii politycznych. Kurde, nie jestem w stanie się zdecydować co zrobić teraz, nie? Kim ja mogę rywalizować? To w sumie jak Białoruś mnie nie lubi, to z nimi mogę rywalizować, nie? I widzę, że za rywalizowanie mam jakieś bonusy. I te bonusy widzę, że się różnią zależnie od państwa, okej. Okay. Finlandia mnie nie lubi, spoko, rywalizacja. I wiecie, może na ten temat tyle. I troszkę mi za szybko gierka leci, szczerze. Zwolniłbym sobie. No, teraz jest git. Litwa. Aby wypowiedzieć wojenne relacje muszą być poniżej 30. Spoko, pogorszy relacja. Bardziej minus 30. I to mi się pogarsza, rozumiem. Tak? Muszę przyspieszyć, bo nie widzę jakby mi się... Nie. Pogarszają się te relacje, ale bardzo powoli. Spoko. Okej, czyli Irlandia, okej, zaczynają ze mną jakieś państwa rywalizować. Spoko. Kurde, ta gra nawet szybko leci, szczerze. A technologia już mi się robi? Rozumiem, że tak. A, że mam do wyboru. A ja pamiętam, że to było takie drzewko technologii, no. Ja nie chcę zobaczyć. Otwórz drzewko, tak. No tak, jeszcze nie mam bomby atomowej. A mam już bombę atomową. Okej. Rozumiem. Taktyki wojenne są, okej, czyli ataki jednostek, obrona, no to mi się przyda, żeby to się właśnie mi robiło. I to mi się normalnie... Kliknij, żeby rozpocząć badania, to już kliknąłem. Spoko. Mam prawa... To nawet git. Dużo mam rzeczy do uformowania. Rzeczpospolita Pierogowa. Łukasz, serio to dodałeś? Co to ma być? I co, to są jakieś państwa, które najwięcej używają pierogów, czy co? To się najwięcej ich jedzą. Nie mam, wątpię w to. Jakaś losowa, memiczna... Ja nie mogę, serio? Zapadosławia! Marzenie! Witam, jak chcesz Age of History 3 za darmo, to dołącz na mój serwer Discord i weź udział w nowym konkursie, a bardziej to giveawayu. Wystarczy, że klikniesz tą reakcję, no i właściwie już uczestniczysz. Nagrodę przydzielę poprzez opcję wysyłania prezentów na Steamie. No ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Możliwość ulepszenia Akademii Wojskowej? Okej, i mam tak, że mogę zainwestować, będę miał mi pieniędzy, ale więcej Akademii Wojskowej o jeden. To co chcę w sumie. First event, you have... O, mam achievement jakiś. Wiem, pewnie się to nie wyświetla, ale uwierzcie mi na słowo, że dostałem. Religia jest? No, mam katolicyzm, to git jest. Dobra, zacznę też pogorszać właściwie relacje z innymi państwami. Z Białorusią nie, bo z nimi rywalizuję, a póki jestem z nimi rywalami, to jest git, bo wtedy mam z nimi lepsze... Znaczy nie, dostaję więcej manpowera, nie? Tak, chcę mieć po pierwsze gorsze relacje z Czechami też i ze Słowacją. Po 2 latach ogarnę tą grę, więc jest git. To mam wojsko moje. Na pół bym podzielił na tą prowincję jeszcze, ale nie wiem jak to zrobić. Generał. Mogę sobie go spinować, żebym miał go tutaj w prawym górnym rogu. Przypnij. Dzięki. Teraz mam tą armię tu. Tu git. Podziel na pół. Chcę właśnie to zrobić. Dzienne. 14, 13. Okej, czyli tu nie ma generała. Kurde, jaki ten ma bonusy, dawaj Bazyli Brusie. I zaoferuj sojusz, Austria chce ze mną sojusz. Czy ja chcę sojusz z Austrią? Zawsze mieć lepiej sojusznika, niż go nie mieć w sumie. W ogóle, co ja bym mógł uformować sobie? No Zapadosławię bym chciał uformować, bo ja lubię bardzo. Ale ciężko będzie troszkę. Redania? Pierwszy raz o tym słyszę w ogóle.
Imperium Bałtyckie, o kurde. To ja chyba... Tak, dobra, wiem, Rzeczpospolitą uformuję. To jest to, co ja chcę uformować. To ja z innymi też muszę tutaj z północy pogarszać relacje. Pogorsz. Sobie przypnę armię tak swoją drogą, bo mi się to przyda. W sumie bym mógł też rekrutować armię. Teraz jak to się robi? Stwórz nową armię. O kur... Nie. Ja nie mogę, nie wiem jak to się robi. Dobra, będę kilka losowe rzeczy i mi wyjdzie. Tak, wybrałem coś. I współczesna piechota, żeby była. No, to jakaś zmotoryzowana. Na flankę czołgi średnie. Wsparcie myśli... Bombowców, co ja gadam w ogóle. W sumie tak wszystkiego po 5 będzie git. I stwórz armię. Ho! Działa! Rekrutuję armię. Będę jeszcze nie armii, co to pisze mi? A po co mi tutaj podpowiadać? Zamknij. Ja się ogarnę tutaj, spokojnie. Chyba się ogarnę. No dobra, przynajmniej takie nadzieje mam. I armię już całą mam. Teraz generała se tutaj przystawię. I ty, generale, też se pójdziesz na front z Litwanią. Litwanią. Dokładnie. Co jest, jak ja mam tutaj słabe relacje z Czechami, nie? Teraz bym mógł na nich pójść. To nie, to już z nimi chcę przestać pogarszać relacje, no w sumie. Wzrost produkcji piwa. Przełomowa i innowacyjna w technikach ważenia zrewolucjonalna. O tak. No tak, bo ogólnie teraz mamy surowce i jak Rosja ze mną pogarsza relacje, chcę poprawiać z wami. Putin. No wracając, ogólnie dobrze produkujecie jakieś surowce, to macie właśnie takie eventy, które wam dają bonusy. I aktualnie mogę wypowiedzieć wojnę Litwie. I to właśnie zrobię. Czy oni już są w jakimś sojuszu ze Estonią? Ja nie mogę. To cóż, ze sobą też się będę bił, no. Wypowiedz wojną. Okej. Okay. No spoko, jakoś się to ogarnie. To tak, tego generała wysię na morze. Co nie? Idzie kolega. I ty wbijaj, wbijajcie gdzieś tutaj. Mogę was tu wysłać? Mogę. W ogóle to jest taka mechanika oblężeń. O właśnie. Kurde, co jest? To nie, Estonią się potem zajmę najwidoczniej. No tak nie może być. Ej, czemu AI jest mądre? Czemu Estonia pomaga sojusznikowi? To tak nie po ochowemu bym powiedział. Okej, wiem co mam nie tak w armii, że tak powiem. O, ale im teraz nawaliłem, nie? Udało mi się wreszcie coś zrobić w tej grze. Teraz te jednostki litewskie bardziej. Bym chciał... Dobra, pięknie. I muszę zająć Wilno teraz. Pięknie! Ale oblężenia wygrywam tu. I ty mi coś mówisz, że ja słaby w to jestem. No i wiesz co ci powiem, Malcik, masz rację. Ale kurde, jaki ja damage robię, nie? Czyżbym ja tutaj zbudował najlepszą armię? To jest oblężenie i... No pięknie. Aktualnie to ja całą Litwę mogę zaanektować. Ale wiecie co? Jak już mnie ta Estonia zaatakowała, to zobaczymy, czy się obronią. Skoro tacy cwani są. O! Idą tutaj na morze. Mhm. Pięknie. Porobiłem ich tak zwanie. Tą armią tu bym poszedł. I tą bym gdzieś tu dobra. No i teraz tu. No pięknie. I przypominam, że właśnie Estonia mnie zaatakowała, się na to bronić nie są w stanie. Znaczy, bardziej to w sumie pomagaj swojemu sojusznikowi, ale i tak. No i co? Zająłem Estonię i Litwę. Teraz postawię żądania. To pędzlem to zrobię w sumie. Aha, ale jak Estonia się dołączyła do wojny, to ja ich nie mogę wsiąść. Tylko państwo, któremu powiedziałem wojnę. Za złoto w całe od nich wezmę przecież, no ta. Ty, to ja reparacji nie potrzebuję, jak i tak złoto biorę. A ich na mapie nie będzie. I tyle mi starczy w sumie. A więc podpisać traktat pokojowy, no i pięknie. To ja ze sobą dalej i tak będę pogarszał relacje moje. A ze Słowacją to już mogę przestać pogarszać. No i teraz tak. A więc teraz ja bym zaatakował tak ogólnie Łotwę. W tym momencie, a więc wypowiedz wojnę... I czy oni są w sojuszu z Czechami, bo nie zwróciłem na to uwagi? Obawiam się, że tak, są. Dobra, cofnę po prostu jedną armię do Warszawy i może nie będzie aż tak źle. No może. Okej, ale nie, ogólnie widzę, że tutaj mam dobrą armię, szczerze. Dobra, widzę, że tutaj się nieźle bijemy nawet. I że czeska armia... Aha! Czyli no tak, ma sens. Ja nie będę się skupiać na atakowaniu moich terenów, tylko na pomaganiu sojusznikowi z prostego faktu. Że oni tu nie są po to, żeby mnie przejmować, tylko po to, żeby pomagać sojusznikowi. No ma sens. Wreszcie AI jest mądre. A to takie niezbyt aochowe. Witam, jak podoba ci się ten film, to przypominam o subskrypcji, zostawienie łapki w górę, link do serwera Discord masz w opisie i możesz mnie wesprzeć wysyłając do Ita. Każdy z nich będzie czytany w tym filmie. To tyle. Ile Czechy mają armii? No to śmieszne trochę. Dobra, idę stolicę zabrać Łotwie. O kurde, ty Czechy mi jednak zaczęli przejmować tereny. Nie tak to miało wyglądać, okej? Okay? Zrobiłem nową armię. No i mam nadzieję, że ta druga armia jest w stanie powstrzymać to, co mają Czechy.
ale troszkę w to wątpię. Powątpiewam, że tak powiem. Dobra, teraz będzie ważne starcie. No, coś w armii mają Czechy, czego ja nie mam. Rudolf Polacek, mężesznego generała. To już wszystko wyjaśnię. Mogę wziąć pożyczki. Okej, to sobie wezmę najwięcej, ile mogę. No i teraz to ogarnę chyba. Tą armię bym musiał polepszyć, ale już nie mam zasobów ludzkich. A dobra. Kurde, bo Czechy mi cały kraj przyjmują. Muszę coś z tym zrobić, no. Bo ogólnie jak będę przegrywał, to pokój automatycznie sam się weźmie. I to wiadomo, że na nie moją korzyść. Przecież ja mam Austrię jako sojusznika. Czemu ich nie wezmę do wojny? Austria. Wezwij sojuszników. Austrię chcę wezwać. Potwierdź. No. I no i z taką armią to ja tu gram. O nie. No szkurde. Aha. To fajnie, że ja już bez armii jestem, nie? Biały pokój nie mogę zrobić. No kapitulować też nie będę. Może Austria wszystko za mnie ugra. No już sam nie wiem, co ja mam robić w tej wojnie, szczerze. I czy mi gra skraszuje? Nie skraszowała, ale się zacięło przez chwilę. Ty! Mogę zrobić biały pokój. Potwierdź. Jest! No powiem wam, że po takiej wojnie to chyba muszę trochę rozwinąć gospodarkę. I czy mi się w ogóle badania robią? Niby się coś tam robi, no. A troszkę powoli mam wrażenie. Odblokowuję. Odblokowywuję. Kliknij, żeby rozpocząć. No kliknąłem chyba. Ole, muzyka teraz się odpaliła. Z Włochami mogę zrobić sojusz. A jednak nie mogę. A, mam limit sojuszy. Ty, no, rzeczywiście, odlokowuje mi się jednak ta technologia. Są jakieś bonusy, ale żadnych nie mogę odblokować i tak. No, aktualnie Austria ma problemy ze Słowacją i Słowenią i chcą, żebym im pomógł ze Słowacją. To w sumie zaraz im z tym pomogę. A, z takiej racji, że nie zareagowałem w tym powiadomieniu, to aktualnie automatycznie mnie wrzuciło do wojny. No, spoko. A, no, czyli widzę, że Austria wiedziała, co zrobić. Ty, to już w sumie już nie muszę im pomagać. Dobra, a więc teraz bym postarał się ogarnąć wreszcie te Czechy oraz Łotwę. Tylko, że nie, bo ja się nie mogę nimi zająć, bo jeszcze mam z nimi pokój. Ale z Estonią nie mam. W sumie Estonię bym mógł przejąć, tak właściwie. Dobra, poczekaj już na te Czechy i Łotwę w sumie. No dobra, zmobilizowałem teraz większe wojsko i no Czech już nie mam, bo Niemcy przejęły. Ale bym mógł się i tak dalej zająć Łotwą, którzy tak właściwie nie mają już aktualnie żadnego sojusznika. A więc teraz tak, wypowiem im wojnę, no i trzeba mieć nadzieję, że mi to wyjdzie jakoś. No pięknie. I mogę postawić moje żądania. Aha, jeszcze jednak nie. W sensie mogę, ale chcę mieć wszystkie prowincje. No, teraz mogę. No dalej nie mogę ich stolicy wziąć. A, wiem czemu, bo reparacja wojenna wziąłem za duże. No i pięknie. I teraz tak właściwie przejąć Estonię i będzie dobrze nawet. A więc tak, wypowiem wojnę Estonii. Okej, nie. O kurde, oni są w sojuszu z Finlandią i ja nie mogę. Nie przemyślałem tego. To nie, to może biały pokój? Kurde. Żeby wziąć biały pokój, to muszę z nimi wygrywać. To jest właśnie w tym taki problem. Tak, taki jest problem, że właśnie nie wygrywa. A nie, dobra, jednak już jest git. I armię fińską też nawet dobrze ogarnąłem. Aha, i się wycofali z wojny, no spoko. Jakby mi to chyba jakoś bardzo nie przeszkadza. A więc teraz postawię żądania. No i to tyle. Ze wojny ze Estonią oczywiście. W ogóle jest bliska, jakie ładne prowincje są. I kurde, te Niemcy mi się bardzo nie podobają, ale wiem, że są silniejsi ode mnie. I nie wiem, co z nimi zrobić, no. Nie wiem, ale bym mógł sobie Białoruś sobie wziąć. No to zaraz może się zajmę Białorusią w sumie. A i ogólnie tutaj mamy prowincje narodowe. Czyli właściwie jest asymilacja. Tak na język starego Ocha. Aczkolwiek lepsza. I sobie zacznę to robić. A co się dzieje na przykład w Stanach? W Stanach w sumie... Aha, sojusz z Belize, okej, spoko. To jest wydajność podatkowa jakaś. A, że mogę nałożyć jakiś podatek na prowincję. Ale nie będę tego robił. Uderzaj infrastrukturę. Co to zmienia, nie wiem. O, i inwestycja w ekonomię. To się akurat przyda. I to bardzo. I mogę tutaj wreszcie coś zrobić w tym okienku. I poszedł w sumie w efektywne podatkowanie. Bo czemu by nie? Ty, jak gdybym... Chciałem powiedzieć, że gdybym zrobił sojusz z Rosją, ale... Nie, lepiej nie. Finlandia jest w stanie wojny. A z kim niby? Aha, z Skandynawią. Okej, spoko. Właśnie to państwami Skandynawia, a nie Skandynawią. Dobra, bym... czy bym w sumie... No tak, bo już mam wszystko jako prowincje narodowe. To co, to atakuje Białoruś. Oni są w sojuszu z Rumunią. Tam Rumunia mi nic nie zrobi przecież. Co nie? No nie. No powiem wam, że jak na razie... To mam wrażenie, że Białoruś zaraz zniknie z tej mapy.
Ty, Rumunia się jednak pojawiła tu. O kurde, tego się nie spodziewałem. Zwrot akcji, nie? No i pięknie. A nie mogę wziąć całej Białorusi? Interesująca. A czemuż to tak? Nie, może teraz by się udało? No dobra, w takiej sytuacji zrobię to, co mogę. I zostaną z jedną prowincją. Właśnie, gdybym mógł porównać cywilizację moją z Niemcami, to jak to się prezentuje? W sumie to nie wiem, nie chcę mi się na to patrzeć. Aczkolwiek, bym powiedział, że to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało, zrobiliście łapkę w górę, subskrypcję. No i mam nadzieję, że się zobaczymy w kolejnym odcinku. To co, to tyle, cześć.